chula, pop 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 chula, pop 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 chula, pop 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 pop. Serwus, welotreatorzy i welotreatorki. Jesteśmy dziś w Skawinie, gdzie odbywa się pierwsza edycja gravelowa wyścigu Baj Tomasz Marczyński. Chcemy opowiedzieć Wam o wyścigu z trzech bardzo różnych perspektyw. Uczestnika, i w tej roli będzie Mars. Gościa, kibica, w tej roli będę ja. I organizatora. No wiadomo, kto w te role się wcieli. Po odebraniu pakietów startowych w szkole podstawowej uczestnicy kierowali się do miasteczka wyścigu, gdzie partnerzy wyścigu przygotowali swoje stanowiska. Ale przede wszystkim można było zbić piątkę i porozmawiać ze znajomymi, których nie widziało się od dłuższego czasu, a z którymi za chwilę miało się rozpocząć rywalizowanie na trasie wyścigu. W tym dniu pogoda dyktowała warunki. No od rana padał deszcz i na trasie uczestnicy mogli spodziewać się naprawdę niezłego błota. No jak było? Oglądajcie sami materiał od Tomka. Proszę Państwa, pierwszy pomiar czasu. Jak wrażenia? Pogoda dobra, nie? Uwaga! Ej! Dzień dobry, welokreatorzy, dzień dobry, welokreatorki. Pierwsza gravelowa edycja wyścigu Baj Tomasz Marczyński, od razu epicka. Popatrzcie, jakie tu są widoki. Troszeczkę poprowadzę Was dzisiaj po trasie, którą też sam osobiście jadę i pokażę Wam, jak tu jest pięknie. Deszcz, lekka mgiełka, tylko dodaje klimatu i uroku gravelowej imprezy. Sam się zastanawiam, czy nie pojadę dwóch rund. Nadjeżdżają następni. Są pierwsi pechowcy wyścigu. Są hardkorowcy, a identyczka jest. Ja zostałem bez, ale najwyżej będę prowadził. Jest i pan prezes. Jak? O, kresz był? Tu jest gleba, tu jest kapeć. Ale jadą, walczą! Przepiękna trasa, epicka, mgiełka taka unosząca się, zero kurzu, w ogóle się nie kurzyło, idealne warunki. Driftowanie, darmowy kurs techniki, dużo błota, dużo uśmiechów u ludzi. Niektórzy delikatnie nerwowi pytali się już w połowie krótkiej rundy, gdzie jest rozjazd na długi czy krótki dystans, a rozjazd był już na samym końcu. Co jeszcze z ciekawych rzeczy? Trochę gum, trochę skończonych klocków, trochę urwanych linek, trochę krak. ogólnie spoko. Niektóre odcinki były naprawdę mocno techniczne, zarówno pod górę, jak i z góry, więc trzeba było dobrze rozkładać punkt ciężkości na rowerze, żeby koło ci nie buksowało i tak samo
przy zjazdach, żebyś koło nie wpadało w poślizg. Na pewno tak. Totalna. Ale był jeden śmiałek, który przejechał całą trasę na szosie. Ja nie wiem, jak on to zrobił, ale tego dokonał. Wiadomo, że wyjazd na zawody zajmuje całkiem sporo czasu. Nie ma nas przez cały dzień, a po powrocie no, widzimy wzrok rodziny, która zawsze mówi, czemu to tak długo trwało. A w momencie, kiedy na wyścigu najmłodsi mogą zostać zaangażowani, nie dość, że śledzą poczynania swoich rodziców, to przy okazji mogą sami spróbować swoich sił w konkurencjach, które w ich wyobraźni są mistrzostwami świata. I tym sposobem ziarnko zostaje posiane, a za kilka lat być może będziemy zbierali tego owoce. Yo. Wiesz co, no najprościej można było odpowiedzieć, że dlatego, że Tomek organizuje, ale to nie do końca jest tak. Jak wiesz, ja nie biorę udziału w jakiejś oszałamiającej liczbie wyścigów, natomiast te wyścigi u Tomka, one mają pewnego rodzaju atmosferę. W moim przekonaniu wyjątkową. Jest to takie miejsce, gdzie się spotykają całe rodziny, jest mnóstwo dzieciaków, jest naprawdę takie pozytywne flow. Mimo dzisiaj tej aury niesprzyjającej, jest naprawdę sporo ludzi, sporo dzieciaków. Jest fajna, taka przyjazna, przyjacielska atmosfera. Myślę, że jakby to jest kluczowe, że ja tutaj wracam. Po prostu podoba mi się klimat, jaki tutaj panuje. Nie ma takiego, wiesz, zawzięcia, nie ma takiego wyścigowego charakteru, mocnego spięcia, wiesz. Ludzie są uśmiechnięci, jest fajna atmosfera. To jest, wydaje mi się, taki znak charakterystyczny dla tych wyścigów. Wiesz co, no też nie mam jakiegoś specjalnego doświadczenia, ale bardzo się cieszę, że się Tomek zdecydował i wpadł na taki pomysł, żeby zrobić wyścig gravelowy właśnie w takiej formule, czyli nieco krótszy, bo wyścigów gravelowych typu ultra jest cała masa. I mi na przykład osobiście brakowało takiego wyścigu, w którym mógłbym wystartować na gravelu, ponieważ wszystkie są super długie, 200, 300, 500, 1000 km. Ani nie mam czasu, ani nie mam formy, żeby startować w takich wyścigach. Natomiast właśnie takie krótkie wyścigi są super opcją, taką nawet treningową. I fajnie, bo można się po prostu pościgać w lesie, poobcować trochę z naturą. Także dla mnie super opcja. I wydaje mi się, że też taki charakter właśnie wyścigów gravelowych jest trochę luźniejszy, taki trochę bardziej z uśmiechem i z mniejszą napinką niż te szosowe warianty wyścigów. No, biorąc pod uwagę okoliczności, jeszcze nie znam wyników, ale wydaje mi się, że pojechałem całkiem spoko. Jestem z siebie zadowolony, dojechałem do mety mimo tych przygód, więc ja uznaję ten dzień za bardzo udany. Widzimy się na pewno na następnej edycji wyścigu, czyli w Starym Sączu. Będziemy podjeżdżać Przechybę i to jest początek sierpnia. Już teraz wszystkich zapraszam. Na pewno będziemy wszyscy w trójkę ponownie i tam się spotkamy.